Miejski Zarząd Budynków zakończył prace remontowe dwóch elewacji przy ulicy Andersa. Kolejne nieruchomości odzyskały dawny blask i przestały straszyć swoim wyglądem. Budynki komunalne, o których mowa, znajdują się przy ulicy Andersa pod numerami 74 i 109. Łączny koszt doprowadzenia ich elewacji do obecnego stanu to około 300 tysięcy złotych. Remont został przeprowadzony w oparciu o wcześniej sporządzoną dokumentację techniczną. Kolorystyka była zatwierdzona przez plastyka miejskiego. I jak sądzę, efekt tych prac jest dosyć dobry. Są to kolejne budynki, które w tym roku wyremontowaliśmy, jeśli chodzi o elewację. Wcześniej już wyremontowaliśmy budynki przy ulicy Małej 5 i Wałbrzyskiej 32. To jeśli chodzi o budynki komunalne. Chciałbym też podkreślić, że w roku bieżącym w ponad 20 budynkach wspólnot mieszkaniowych, które są w naszej administracji, również wyremontowano elewacje. No a w kolejnych budynkach, gdzie będą prowadzone remonty elewacji, no, spisujemy w tej chwili już umowy. Także sądzę, że efekt, który no, wpływa na wygląd miasta, będzie coraz bardziej zauważalny. Oprócz budynków komunalnych MZB dba także o wygląd nieruchomości, których jest administratorem, a które są własnością wspólnot mieszkaniowych. Takich remontów było w tym roku ponad 20. W większości w zakresie tych prac mieściły się także ocieplenie, wymiana drzwi wejściowych, a także okien na klatkach schodowych czy w piwnicach.